Dzień dobry Państwu, Bartosz Bartkowiak. Dni stają się coraz krótsze, słońce coraz szybciej chowa się poza horyzont. Co my możemy z tym zrobić? Oczywiście grą świateł. W naszych domach możemy sprawić, że to w nich teraz, w te jesienne dni, coraz krótsze dni, będziemy czuć się bardzo dobrze wraz z ulubioną książką, w ulubionym fotelu, przy ulubionej herbacie. To wszystko sprawi, oczywiście wraz z przepięknym oświetleniem, że we własnym domu będziemy czuć się jak najlepiej. Dlatego zachęcam Państwa, by odwiedzić salon oświetleniowy Orion przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu, o którym opowiem Państwu więcej już za chwileczkę, bo teraz prognoza pogody. Najbliższa noc w Wielkopolsce będzie pogodna z zachmurzeniem częściowym. Temperatura spadnie do 13 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia możemy spodziewać się już wzrostu zachmurzenia oraz umiarkowanych opadów w deszczu. Temperatura maksymalna jutro do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie na poziomie 1015 hektopaskali. Zachód słońca o godzinie 18.07. Jak będzie w szczegółach wyglądał ten dzień, już teraz temu się przyglądamy. W ciągu dnia opady deszczu będą z nami do godzin popołudniowych, do godziny 15 konkretnie. Później wciąż zachmurzenie całkowite, a temperatura zacznie spadać do 11 i 9 stopni Celsjusza. Również poranek powinien być pogodny z zachmurzeniem częściowym. Pierwszych opadów możemy spodziewać się około godziny 9. W całym kraju także zachmurzenie całkowite jutro, pochmurno, temperatury po 11 i 14 stopni Celsjusza na północy naszego kraju, po 18 i 19 w centrum i na południu. Najcieplej będzie w Krakowie, tam właśnie 19 stopni Celsjusza i przelotnych opadów deszczu również możemy się spodziewać. Najbliższe dni to raczej pogoda pochmurna, my również opadów deszczu się spodziewamy. A co sprawić, by tę szarość zamienić na ferię barw? To możemy oczywiście zmienić za pomocą odpowiednio dobranego oświetlenia. Jest taka możliwość w salonie oświetleniowym Orion przy ulicy Dąbrowskiego. Tutaj uzyskają Państwo fachową poradę, a szeroki wybór lamp oświetlenia sprawi, że Państwa domy nabiorą tych przyjaznych kolorów, tych ciepłych barw i z pewnością poczują się Państwo jeszcze bardziej przytulnie, jeszcze bardziej przyjaźnie. Więc Orion, ulica Dąbrowskiego, radzę dobrze zapamiętać. To była prognoza pogody. Do zobaczenia.